poniedziałek bardzo pięknie Państwa witamy. Ania Święcicka, Mariusz Studzienny. To jest program o Polskie, o poranku. Wszystkiego najlepszego wszystkim Krystynom, również naszym fankom, nie panią tylko Krysię. Krystynom, i Patrycją też. Ale to zaległości są, tak. Bo Krystyny było na weekend, no tak? Tak. No. I zaległości dzisiaj nadrabiamy, ponieważ na weekend nie było poranku. Panią Krystynę serdecznie bardzo pozdrawiamy. Naszą wierną fankę, która ogląda program o Polskie, o poranku. Buziaki serdeczne naszym. Przesyłamy jak najbardziej. I w sumie pozdrawiamy też wszystkich tych, a myślę, że wszyscy korzystają z bankomatów, więc pozdrawiamy tych wszystkich, którzy korzystają, bo 50 lat temu, proszę Państwa, wynaleziono, powstał pierwszy bankomat. I jak to dzieci mówią, chodźmy po pieniążki do ściany. Tak? Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy Państwo mogą z pełną dumą i odwagą stanąć przed bankomatem i zaśpiewać mu 100 lat. 100 lat, kwiatuszek, prawda? Wszystkiego najlepszego bankomacie. Czas zrobić ten materiał, nie ma o czym gadać. Tak. No dobrze, dzisiaj, drodzy Państwo, w naszym programie jak zwykle wspaniali goście, nawet z Knurowa zespół przyjechał, znaleźli nas i od kilku miesięcy chcieli się tu dostać i się udało, ha! W końcu udało się, tak jest. Będą, zaśpiewają nam zespół Le Fleur. Tak, mam nadzieję, że piękny dobrze akcent. Z takim akcentem francuskim. Polecamy bardzo pięknie, Państwo będą za chwileczkę mogli usłyszeć. Będą również uczniowie z Jarnutówka. I będzie smacznie. Będzie smacznie, którzy postanowili za namową dyrekcji nauczycieli po prostu przyrządzać potrawy u siebie w szkole, a nie, że gotowe mama przygotuje. Ale co tam jeszcze się będzie działo w programie, to Państwo zobaczycie, jak będziecie Państwo z nami do końca, czyli do 7.45, a teraz zobaczmy, jak prognoza pogody wygląda. Zerknijmy na mapę. 5 stopni, 4 stopnie, 7 nawet, no nie jest tak źle. Ale może niestety od czasu do czasu pokropić deszcz. Wiatr będzie wiał z góry na dół, pod kątem. Natomiast od czasu do czasu, przede wszystkim po południu, może wyjrzeć nam słoneczko i to bardzo dobra wiadomość, ciśnienie 1026 hektopaskali, chyba dosyć wysokie. Myślę, że tak. A to, co chyba jest najważniejszą informacją, proszę Państwa, to, że jak wstajemy rano, przynajmniej my, o 5, to jak wychodzimy już przed 6, to już jest jasno i tak będzie coraz jaśniej. Aczkolwiek zaznaczam, że dziś jednak mroźnie. Zapraszamy również do pozdrowień. Jesteśmy z Wami na naszym Facebooku. Przez najbliższe kilkanaście minut wysyłajcie buziaczki, cukiereczki, ciasteczka, lajki, serduszka, cokolwiek sobie życzycie. Zapraszamy jak najbardziej do polubienia nas na Facebooku, a teraz zespół, i ty to mówisz najlepiej, Le Fleur. Pięknie w utworze Spacer z Virginia Woolf. Thank you.
No, to było, proszę Państwa, z pazurem granie. Jeszcze o zespole dzisiaj usłyszymy, zobaczymy, porozmawiamy. A teraz na gotowanie na ekranie. No właśnie, gotowanie na ekranie. Z nami pan Józef Śmigla, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jernątówku, nauczyciel techniki również. Tak. Julia Hebda i Paweł Fundela, uczniowie klasy szóstej. Tak. No dobrze, moi drodzy, to czyli co? Do gimnazjum już nie pójdziecie, tak? Dobrze? To tak na marginesie. Czy źle, że do gimnazjum? Widzisz, nie przygotowani byli na to pytanie. Tutaj Dasia dzisiaj o śniadaniu, o gotowaniu i o tym, że patelnia nie jest tylko do samoobrony, tylko że można też na niej coś usmażyć, tak? Właśnie, panie dyrektorze, bo wyszliście z założenia takiego w szkole, w gronie pedagogicznym, tak, że patelnia nie jest tak, jak powiedziała koleżanka. Powiem tak, jeżeli chodzi o gotowanie w szkole, to mamy to od 16 lat. Jest to w podstawie programowej zajęć technicznych klasy szóstej. Myślę, że tutaj w przyszłości już część wyszła, część uczy się, kolokwialnie mówiąc, gotowania, bo to jest tylko taki przecionek gotowania, mogą zobaczyć zakres podstawy programowej i jakby przy... Świetne przygotowanie do życia, tak naprawdę. Dokładnie, a szczególnie tu chodzi o to, żeby zdrowo się odżywiać. Dokładnie, no to spróbujmy. Działajmy, w takim razie. I bo tak, tutaj już półprodukty są. Są gotowe. Widzę naleśniki, gofry. Tak. Co robimy dalej? Działajcie i opowiadajcie. Julka, naleśniki przygotowane. Nie boicie się patelni? Nie. Smażycie w szkole? Jak to właśnie no wygląda? Jest ta kuchnia? I kuchnia jest, smażymy razem. Całą klasą? Tak. I później co na te naleśniki nakładacie? Jaki jest wasz pomysł na tą kuchnię? Na przykład dżem, nutelle smarujemy i potem owocami ozdabiamy. A tam kolega co tam przygotowuje? Gofry z truskawkami. Moje ulubione owoce, wiesz co robić, dobrze. No to świetnie. Co poza naleśnikami i goframi jeszcze? Bo tutaj możemy, rozumiem, ozdabiać bitą śmietaną, tak? Jak właśnie takie przygotowanie tam wygląda? Codziennie macie taką kuchnię, przygotowujecie sobie śniadanka, obiadki w szkole? Jak to wygląda? To mamy po prostu takie ten... Co dwa tygodnie tak robimy. W ramach zajęć? Tak. Baliście się na początku, że to trudne gotowanie, czy nie? Nie, pan dyrektor kiwał, bo może się, że wszyscy chcieli Julka jeść, więc wszyscy chcieli gotować. A wasze ulubione, to co przygotowujecie w szkole, to jakie potrawy? Sałatka owocowa była dobra. Aha. Czyli naleśniki to dodatek. Tak. Sałatkę owocową to właśnie zobaczymy w kolejnym wejściu. Natomiast rozumiem, że to są takie podstawowe, tak? Żywnościowe nasze cuda, które w kuchni możemy zrobić. Co poza naleśnikami, goframi, sałatkami? Co jeszcze są? Oprócz tych, które są prezentowane, to od samego początku, bo to 16 lat prowadzę te zajęcia, to pierwszym takim jakby posiłkiem było drugie danie. Aha. Żeby też uwrażliwić rodziców, a szczególnie dzieci. Jak to, ważny że, jest obiad. Jakie ważne drugie danie. Przepraszam, drugie śniadanie. Drugie śniadanie. Okay. A ono jest bardzo ważne, bo to praktycznie dziecko powinno co nie przekroczyć 4-godzinnej przerwy jednego posiłku od drugiego. Mówi się, to, że w ogóle co 3 godziny warto jeść, no, 5 posiłków dokładnie dziennie. To by było idealnie. I tak, było drugie śniadanie, później były sałatka jarzynowa, sałatka owocowa, były gofry. No i teraz już w niedługim czasie, bo za 2 tygodnie gotujemy zupę. Idziecie dalej. Poziom. I tak, dzieci gotują dalej. Po zupie znowu przerwa 2 tygodni, bo to nie ma aż tyle czasu, bo zakres podstawy programowej zajęć technicznych w klasie szóstej jeszcze jest inny, także tutaj też muszę pilnować, żeby zrealizować całą podstawę programową. Ale to są takie zajęcia pozalekcyjne, tak, czy to jest nie, dodatkowo? To jest w trakcie zajęć w programie nauczania klasy szóstej. I gotowanie będzie drugie danie. I na zakończenie, i to robią sami pod moim nadzorem, i na zakończenie będzie w ciągu 2 godzin zupa i drugie danie. Ja rozumiem, że pan po prostu jest miłośnikiem dobrej kuchni, tak, i pan zaraża innych tym gotowaniem. Ja muszę gotowaniem pokazać koniecznie tego. Myślałam, że musisz zjeść. Ja już czułam, że powiesz, ja muszę skosztować. Do Zdzisława tutaj mogę, panie Zdzisławie? Nie, to może tutaj do kamery, która... Proszę zobaczyć, jak pięknie przystrojone, tak, owocowe gofry przygotowane tutaj przez uczniów, do tego truskaweczki, winogrono, bita śmietana i takie to drugie śniadanie w sumie, tak? Po tak, prostu kaloryczne dosyć. Młodzież też tak, dba o estetykę, bo tak, jemy oczami, ma być pięknie. I do tego naleśniczki mamy przygotowane. Pięknie. Drodzy no Państwo... dobrze. Jeszcze wrócimy tutaj. Dokładnie. Zobaczymy, co jeszcze potraficie przygotować. A teraz Kuba Biel pokaże nam, jak można się rozerwać, jeśli to można tak nazwać, ale na szczęście... W strzelaniu, tak. W strzelaniu, tak, laserowym. Proszę zobaczyć, co się będzie działo.
Dzień dobry. Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam bardzo ciekawą rozrywkę. Rozrywkę nie tylko dla rodzin, ale też dla grupek przyjaciół, która znajduje się w Opolu. Jeżeli mieliśmy ciężki dzień, chcemy sobie na przykład kogoś zastrzelić, to możemy to zrobić, ale jednocześnie nie raniąc nikogo. Jak to zrobić? O tym porozmawiam z Rafałem Poliwodą, pracownikiem takiej kwatery głównej, w której to możemy sobie postrzelać do ludzi, jednocześnie ich nie raniąc. Chodzi o laser tag i Rafale, opowiedz mi, czym jest laser tag tak naprawdę? No laser tag głównie można to rozumieć przez paintball laserowy. No z tym, że główna różnica oczywiście polega na tym, że w paintballu strzelamy kulkami z farbą, no tutaj laserem, z tym, że tak naprawdę wygląda to tak, że strzelamy wiązką podczerwieni. No i światłem rzuconym przez soczewkę, także skupionym. Tak, więc no laser byłby jednak szkodliwy dla oczu, no a sprzęt, którego my używamy, jest zupełnie bezpieczny. Dla kogo ta rozrywka, powiedz? No dla osób w każdym wieku, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no każdy tu znajdzie coś na pewno dla siebie. Czyli jeżeli ktoś ma dojść na przykład szefa w pracy, to może przyjść i się wyładować? No jak najbardziej. Można na przykład poudawać sobie, zaprogramować przeciwnika na szefa, no i udawać sobie, że... przeciwnik tym szefem jest. Okej, okay. Jeżeli chcemy poznać jakieś scenariusze, a poznamy te scenariusze, no to warto zostać z nami. Za chwil kilka wracamy do kwatery głównej. Tutaj poznamy, jak można walczyć i z czego w ogóle składa się taka broń osoby, która walczy tutaj w laser tagu. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, Jakub Biel do Jakuba będziemy wracać. I a propos pozdrowień, pani Aneta Stefanowska serdecznie pozdrawia. Pan Arkadiusz Wawrzyk, dzień dobry i pozdrawiam. Pani Karolina Okońska, pozdrowienia z Krapkowic. Pani Aneta Stefanowska, pozdrawiam z Mieszkowic. I pani Krystyna Spyra, pozdrowienia z Ozimka. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiamy. Dziękujemy, również pozdrawiamy, oczywiście, że tak. A teraz cóż, przysyłamy? Będzie chyba wesoło, tak sobie myślę. No bo jeśli na naszej kanapie grupa improwizacyjna to mało powiedziane, to znaczy, że będzie wesoło. Na Węglarz, Tadeusz Jaśkiewicz, Bartłomiej Śliwiński. Tak, no i właśnie, jutro urodziny. Tak, my się już nie możemy doczekać. Musimy mieć wolne w urodzinach, nie? Że, no prawda, właśnie. Występ, to co to wymyślić? Mówcie, które urodziny ale się nie, będzie tak działo. Dokładnie urodziny to mamy 18 marca, tak. To tak sobie wymyśliliśmy. Aha, tak, to tak to ale przyspieszone. Występ jutro, tak. Mhm. Które urodziny? Zapraszamy? Czwarte. No właśnie. No. Już czujecie się młodo, czy czujecie się już tak bardziej doświadczeni? I tak bardziej wyeksploatowani. W scenie kabaretowej, czujemy się młodo. Cały czas młodo się czujemy. My się nie starzejemy, cały czas tak jak założyliśmy grupę, tak się czujemy na te 18 lat i tak będzie chyba do końca, nie? A co było tym powodem, że postanowiliście się zebrać i założyć taką improwizacyjną grupę? No bo urodziny to taka okazja do wspomnień. No. A jak to się zaczęło? Tak, powód był taki, że nie było powodu. Znaczy, my się w ogóle wcześniej nie znali. Tak. Od tego trzeba zacząć. Tak. Przypadkiem w sumie wszyscy wybraliśmy warsztaty podczas jeszcze studiów na Uniwersytecie Opolskim, były kulturalia i tam był warsztat z improwizacji kabaretowych. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest impro w ogóle. Co to jest? Ja widziałam słowo kabaretowe, dobra, pójdę, zobaczę i tam się poznaliśmy. Mhm. Na początku nas była piątka. Zaiskrzyło po prostu. Tak, tak. Później wszyscy myśleli, że myśmy się znali w ogóle wcześniej i wszystkich wyprowadzaliśmy z błędu. Nie, nie, my się znamy miesiąc, ale założymy grupę i będziemy to w ogóle robić. I tak jakoś zaczęliśmy jeździć na występy, na jakieś przeglądy i już tak zostało. Ale wspomnień jest naprawdę mnóstwo. Niby 4 lata, a no nie wiem, mam wrażenie, jakbyśmy 10 już spędzili. Jak te albumy, tak. Bo ja bardzo lubię wyklejać takie albumy. Wywołuję zdjęcia zawsze z naszych, czy występów, czy wyjazdów. Kronika cała, tak, tak. Chyba ich mamy, nie wiem, z 5 już? Ma 5. Kochani, tak, a taki występ niezapomniany, który... No przychodzi wam od razu, jak mówicie, a taki występ że na 4 lata. Po prostu przez tak, tą że historię. Wow, i cia. Ja myślę, że ten ostatni 14 lutego graliśmy na walentynki. I był to no taki... Nie wiem, jak to nazwać. My po prostu czuliśmy taką naprawdę energię z publicznością. No a poza tym festiwalem, myślę, że każdy występ festiwalowy, jak gramy na festiwalach improwizacji, to no, no każdy jest specjalny i tam jest po prostu skumulowana energia z publicznością, improwizatorami z całej Polski i chyba też można. Ciężko powiedzieć o jednym konkretnym występie. Publiczność was na pewno często zaskakuje, prawda? No bo na tym polega improwizacja, że wy zaczynacie coś i oni się włączają i właśnie, czym was na przykład zaskoczyła ostatnia publiczność? Co zrobili?
publiczność nas cały czas zaskakuje, czy to sugestiami, czy to nawet reakcjami w momentach, które nam się wydawały normalne, ale publiczność z jakiegoś powodu rozśmieszyły. Nigdy nie można przewidzieć, co rozśmieszy publiczność. Ostatnio, i zawsze nas zaskakują tak, przez to. Ostatnio była taka sytuacja, graliśmy w Głogówku występ dla dorosłych i były małe dzieci. Graliśmy Dzień z życia dwóch małych dziewczynek i w momencie, kiedy coś nie pasowało z ich dnia, no oczywiście odgrywaliśmy dzień, którego tak naprawdę nie widzieliśmy. Ona jest wywiad z tymi dziewczynkami, nie? Jak one ten dzień spędziły. I one żywiołowo reagowały na to, jak było coś nie tak i zaraz dopowiadały tam, więc musieliśmy szybko reagować. Znaczyć dziećmi nie ma łatwo. Oj nie. To jest wymagająca publiczność. Teraz ten krzyk taki z publiczności, że nie, tam trzeba wbić kod, żeby wejść do przedszkola i znowu aktorzy wracają, wbijają te kody, ale świetne to było. Dzieciaki piszą scenariusz po prostu. Też piszą. Urodziny to taka okazja, żeby, nie wiem, podsumować sobie to, co było, ale także wyznaczyć sobie nowe kierunki. Wyznaczacie, czy zostajecie na tym samym? Tak, mamy wiele planów. Gorzej z czasem na ich realizację, no ale z czasem wszystko na pewno nam się uda zrealizować. To co na przykład? Gdzie was będzie można zobaczyć? Ja oczywiście jutro w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, ale co dalej? Jakaś trasa może się szykuje? Na pewno kombinujemy znowu, żeby powrócić z festiwalem improwizacji Tak i złożyliśmy aktualnie wniosek do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, więc czekamy, czy on zostanie zakwalifikowany, ale bardzo chcemy, żeby ten festiwal, bo pierwsza edycja już była i chcemy właśnie, żeby druga również się odbyła, więc jakby to jest taki nasz plan i bardzo mocno na to czekamy. A z trasą? Nie wiem jeszcze. Na pewno festiwale, bo festiwale na pewno się zaczną też mierzymy. I to będzie taka seria festiwali, na które będzie trzeba jechać. A teraz skupiamy się na Opolszczyźnie. Bardzo chcemy skupiamy się. Jutro urodzinowo mamy do wygrania wejściówkę na Facebooku. Proszę państwa, zrobimy po programie konkurs. Warto wygrać. Znaczy, no tak, ale my mu podpowiemy, co ma zrobić. Bardzo pięknie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy i zapraszamy. No dobrze, a teraz cóż, będziemy za chwileczkę wracali znowu do jedzonka. Tak, do sałatek. Drodzy państwo, mieliśmy, ja zapraszam, sitko proszę nie kroić. Nie kradniemy tego sitka, tak. Teraz zmiana uczniów, zmiana tutaj dekoracji. Mamy gofry, to już jest za nami, mamy naleśniki, tymczasem sałatki. Co przygotowane? To jest sałatka owocowa. Skład? No kiwi, mandarynki, winogrono, jabłka. To co, kroimy w plasterki? Tak, kroi się to takie nam średnie kawałki, rzuca się i miesza. Ja mam wyjątkowy sentyment do sałatki owocowej. Jak miałam 5 lat, to przygotowałam sałatkę owocową, podałam ją moim rodzicom i wtedy mój ojciec powiedział, nadajesz się na żonę. No, tak więc mam wyjątkowy sentyment do sałatki owocowej. Krój dalej. Proszę bardzo, kiwi kroimy. A co nam kolega przygotował? Tutaj mamy sałatkę jarzynową. Między innymi w niej są ziemniaki, marchewka, ogórek. Kiszony czy kiszony? Tak, kiszony i jajko. Też pokrojone na małe kawałeczki. Wszystko wcześniej ugotowane oczywiście. Tak, oczywiście ugotowane. A jak doprawiacie? Tylko sól, pieprz czy coś więcej? Oczywiście majonez, ale jeszcze sól, pieprz i ja nawet to wszystko dam. I taka sałatka to jest dla całej grupy, tylko dla ciebie? Nie, no chyba dla całej grupy. Dzielicie się później posiłkiem, tak? Tak. Każdy przygotowuje coś dla siebie. Później patrzymy, jak kto co zrobił. Trudno? Pamiętasz te pierwsze sałatki, jak przygotowywałeś? Tak. Całe ziemniaki do sałatek, prawda? Jajko nieugotowane. Nie no, żartuję. Pod czujnym okiem pana dyrektora nic się nie wydarzy złego. Na początku tak pierwszy raz się robi trochę trudno, ale później jak drugi raz, trzeci, to łatwo się robi. Ale czy to jest tak, że wy potem przychodzicie do swoich domów i robicie to samo u siebie w domu i zaskakujecie rodziców, rodzeństwo? Zaskakujemy, ja zaskakuję. Tak? Czy w domu co na przykład przygotowywałeś już? Na przykład sałatkę owocową. Naleśniki. To i na razie wszystko. No i kanapki oczywiście. No i oczywiście. Panie dyrektorze, to trzeba po prostu, rozumiem, te pasje do gotowania wskrzesić u tych młodych ludzi. Ja myślę, że tutaj właśnie
została wskrzeszona, bo tutaj chłopcy, jako później dorośli mężczyźni, to jednak te kulinarne swoim żonom zrobią śniadanko. Naprawdę. I później po latach, jak się spotykamy, gdzie już pracują zawodowo, mówią, panie dyrektorze, ale te zajęcia kulinarne to były fantastyczne. O. A zdarzyło się panu, że później zostali kucharzami na przykład? Tak. Mam kilku uczniów, którzy poszli do szkoły średniej, gastronomicznej i na przykład skończyli studia gastronomiczne i pracują w zawodzie. A pasja zaczęła się w szkole podstawowej? Zaczęła się w szkole podstawowej w Jarnotówku. Proszę bardzo. Fantastycznie. Czym no? Skorupka za młodu, prawda? Może też i dlatego, że szkoła jest taką enklawą małą. Klasy nie są duże i jest wszyscy to możliwe do realizacji te zajęcia, bo klasa szósta ma liczy 10 osób, czyli 10 uczniów i nie muszę dzielić na grupy i na tyle jest pomieszczenie, aneks kuchenny na tyle jest duży, że po prostu i kuchenka elektryczna, gazowa i jest łatwiej. Jest łatwiej, dokładnie. Ja muszę pokazać, jak tutaj fantastycznie zostało to przeozdobione. To ja pokażę tą drugą. Bardzo proszę. Państwo pozwolą. Można zrobić tak, żeby było pięknie. Proszę bardzo, tu. Ja się nie mogę doczekać, żeby się program skończył, bo już głodna jestem. Ja nie zabierzecie, zostawicie, podzielicie się. Prawda? Oczywiście. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, za chwileczkę myślę, że coś też o jedzeniu, bo sportowcy muszą dobrze jeść, prawda? A za chwilę sportowo będzie w programie. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy. W naszym studiu Arkadiusz Panecki. My będziemy sumować, drodzy Państwo, weekend sportowy. Co się wydarzyło? Rozpoczniemy tradycyjnie od koszykówki w Głuchołazach i meczu siatkarzy. Na pewno koszykarze się dobrze najedli, bo... Dobrze, zaczynamy od koszykówki. W takim razie w rywalizacji kobiet koniec fazy zasadniczej. Chrobry Głuchołazy na koniec przegrał z najlepszym zespołem ligi, Pomarańczarnią. Niestety u siebie. Niestety, natomiast no, już ten sezon dla koszykarek z Głuchołaz jest udany. Piąta pozycja, nikt się chyba nie spodziewał, miała być walka o utrzymanie, a jest naprawdę środek tabeli solidny. I faza play-off. Co jeszcze najważniejszego w minionym weekendzie? Piłka nożna na pewno, to najbardziej kręci kibiców. Niestety kolejne złe wiadomości dla fanów MKS-u Kluczbork. Biało-niebiescy przegrali w Tychach z GKS-em 2-4, mimo że prowadzili 2-1. No i niestety ten dorobek... To co się stało? Druga połowa, fatalnie strzelili zagrana. Bramkę ci. Fatalnie. No niestety. Wiesz, ja tyle o sporcie wiem, że... Ucz się, ucz, no, słucham ale z uwagą. Wiecie, żyć nie będzie. O, MKS musi już powoli myśleć o przyszłym sezonie. Będzie prawdopodobnie druga liga. Chyba nie będzie derbów, bo świetnie spisuje się o Polska Odra i prawdopodobnie z drugiej ligi zawędruje do pierwszej. W weekend kolejne zwycięstwo na wyjeździe w Poznaniu z Wartą 3-1. Szymon Skrzypczak strzelił debiutancką ligową bramkę dla Odry. No, proszę. A później jeszcze Marek Gancarczyk i Dawid Wolny. Odra ma... Teraz uwaga, ważna wiadomość, 4 punkty przewagi nad kolejnymi zespołami w tabeli. Przegrał w weekend Raków, przegrał Radomiak i Odra jest już liderem z pokaźną zaliczką. To nie jest dużo, ale z drugiej strony jednak przeważa. Zawsze coś. To nie jest dużo, ale trzeba pamiętać, że aż 3 zespoły wchodzą do pierwszej ligi bezpośrednio. Czwarta jeszcze zagra w barażu i nad tą czwartą drużyną mamy już 10 punktów przewagi. No to komfortowa sytuacja. Pozostajemy przy Odrze. Futsalowa Odra wczoraj awans. Tak, awansowała do pierwszej ligi. W ostatnim swoim spotkaniu podopieczni Tomasza Ciastki podejmowali drugi zespół Gwiazdy Ruda Śląska. Rachunek był prosty. Trzeba było wygrać, żeby awansować. No i Opolanie zagrali świetnie, wygrali bez problemów 3-0. Tomasz Rabanda z rzutu karnego rozpoczął strzelanie. Później jeszcze Bartosz Nesterów i Michał Bienias. 3-0, świetnie w bramce spisywał się Tomasz Staroń i upragniony awans w debiutanckim sezonie Odry, to trzeba zaznaczyć, do pierwszej ligi. Tam derby na pewno będą, bo w pierwszej lidze mamy Bertland Komprachcica, on się utrzyma na pewno. Oby utrzymał się też Gredar Brzeg, na razie jest na ostatniej pozycji, ale miejmy nadzieję, że uda się utrzymać. Dobrze. Coś jeszcze pan dyrektor chciał dodać? Bardzo dużo dobrych wieści. Świetną też mieliśmy imprezę w Opolu. Piąte otwarte mistrzostwa miasta Opola w judo. Ponad 350 uczestników. To jest niesamowita sprawa. Poza tym po raz kolejny świetny gość pojawił się, przeprowadził tak zwane seminarium dnia następnego, czyli w niedzielę. Aneta Szczepańska, srebrna medalistka
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Mm-hmm. Na pewno swoją wiedzę przekazała w znakomity sposób. Wspaniale. Działo się w ten weekend fantastycznie. Dodajmy, że łuczniczki jeszcze drużynowo zdobyły Mistrzostwo Europy w hali i zawodniczka z Prudnika, między innymi zawodnika Prudnik. Pięknie. Także sukces za sukcesem. Dobrze, bardzo dziękujemy. A teraz Mariusz, sam się zapowiedź, co teraz robiłeś. Ja, tak, teraz Mariusz, dla odmiany. Mianowicie w Opolu, w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpadł na taki pomysł, że pracownicy nie będą dojeżdżać samochodami, tylko rowerami. No więc właśnie. To sprawdzamy z panem Zdzisławem Markiewiczem, jak ta kondycja rowerowa. Drodzy Państwo, niestety auta nie sprawdzają się w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stąd pomysł, żeby do petenta jechać rowerami. Pan Zdzisław Markiewicz testuje właśnie ten sposób, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To dobry pomysł, dlaczego? No to przy dzisiejszym stanie komunikacji to rzeczywiście pomysł jeden z lepszych, dlatego że rowerem można dojechać szybciej niż samochodem. Badaliście to, okazuje się, że autem stoi się bardziej w korku. Raz, że w korku, a z drugiej strony jest jeszcze tak, że w pewnych takich miejscowościach o charakterze wiejskim, bo takie dzielnice teraz mamy, no przez pola szybciej się dojedzie niż asfaltem i stąd ten pomysł. Takie dwie testowe miejscowości będą? Tak, to będą Czarnowąsy i będziemy jeszcze to testować w Świerklach. W Świerklach, tak jest. Dokładnie. Pracownicy nie będą się skarżyć? No pracownicy sami z tą inicjatywą wystąpili. To jest dla nich po prostu korzystniejsze, bo uważają, że no, ten ryczałt, który otrzymują na samochód, częściej przepalany jest właśnie na skrzyżowaniach niż też przy dojeździe do klienta. No i petent będzie zadowolony. No mam nadzieję, że tak, ponieważ nawet jadąc sobie uliczką, to przecież można się w każdej chwili zatrzymać, więcej rzeczy załatwić niż za kierownicy samochodu. W takim razie szerokości, panie Zdzisławie, życzymy. Dziękuję. Zapraszamy. Do petentów. Drodzy Państwo, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w takim oto sposób wychodzi przodem do petentów. Będzie częściej gościł. A z nami, drodzy Państwo, Klaudia Kostyra, Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Paulina Panic, Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Witam również bardzo pięknie. Oczywiście. No i ważny temat, bo dziś się zaczyna Sputnik nad Opolem. Cóż to takiego? Dla tych, którzy nie wiedzą. Cóż Sputnik będzie robił nad Opolem? W ogóle Sputnik ten prawdziwy jeszcze jest? Nad nami? A to tak na marginesie. No dzisiaj przyleci na to pole. A to no, powiedzieć, że częściowo jest. Tak. Oczywiście, że tak. No dobrze, opowiadajmy, co się będzie działo, bo to kolejna edycja tak naprawdę. Według naszego planu on ma krążyć przez 7 dni i zafundować Opolanom fantastyczne filmy rosyjskie. Także to jest nasz pomysł na Sputnik. I tak startuje dzisiaj. Ja nawet jest tak wczesna pora, że nawet do mnie nie dotarło, że on jest już dzisiaj. To już. Bo to dopiero wieczorem, prawda? Tak, startujemy dzisiaj o 19 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i pierwszy wstęp mamy darmowy. Także mam nadzieję, że przyjdzie maksimum osób, tyle jest w stanie pomieścić sala kameralna i te osoby potem nie zniechęci fakt, że bilet będzie kosztował 10 zł i po prostu przyjdą na resztę pokazu, bo naprawdę warto za taką dawkę kultury i fajnego kina. 10 zł to jest żadna cena. Mhm. Co przygotowaliście? No pewnie wybór rosyjskich filmów to duże to jest. No. My od głównego Sputnika w Warszawie, ponieważ w listopadzie każdego roku już po raz 10 odbył się Sputnik nad Polską, dostaliśmy katalog kilkudziesięciu filmów i z tych kilkudziesięciu wybraliśmy 7, które chcemy zaprezentować Opolanom i wszystkim turystom, którzy akurat będą w tym czasie w Opolu. I mamy przekrój bardzo zróżnicowany. Mamy i dramaty, i komedie, i propozycje familijne, i bajki dla dzieci, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dlaczego? No właśnie, na przykład, dlaczego warto to kino rosyjskie oglądać? Dlaczego te filmy są właśnie, czy rosyjskie, dobre, czy radzieckie? No właśnie. Jak ten przekór jest wielki? Nie. To jest kino współczesne, także zdecydowanie rosyjskie. To są filmy, produkcja 2015-2016 rok, więc bardzo współczesne. To jest to, co rynek kinematograficzny rosyjski oferuje w tej chwili. I warto to oglądać, ponieważ my, tak jak studiujemy obie też rosyjski, uważamy, że filmy to jest bardzo dobry sposób, żeby poznać mentalność i kulturę drugiego narodu. Także nie wszyscy lubią czytać w tych czasach, nie wszyscy mają na to też czas. A film to jest taka dobra dawka rozrywki, po pierwsze, a po drugie dobra informacja o tym, co dany naród myśli, jak postrzega świat, jak wygląda życie danego kraju. Więc to jest, dlatego warto oglądać te filmy i my chcemy, żeby ludzie się o tym przekonali nie tylko, kiedy trwa ten festiwal, ale żeby też sięgali po to kino w ciągu roku. No ale ono nie jest popularne. No.
No dlatego właśnie trzeba takiego sputnika na Dopolan tutaj. Tak, jak się dłużej nad tym zastanowić, to po prostu kina nie oferują takiego, takich filmów. I być głównie może, komercja, prawda? Dokładnie. To, te takie duże produkcje rosyjskie, one nie są takie fajne. My prezentujemy na festiwalu to kino takie niszowe, artystyczne bardziej. Też ono ma większą wartość wizualną, estetyczną, także dlatego fajnie to zobaczyć te obrazy. Jest tam jakaś estetyka rosyjskiego postrzegania świata. No i to nie są te hiciory rosyjskie, które mogą odstraszyć człowieka tandetą czasami w tych czasach, bo tak to wygląda. Nie wiem, jak postrzega to koleżanka, ale ja to tak widzę, kiedy się widzi te produkcje takie mega, które mają doścignąć tych hollywoodzkich, amerykańskich, no to one po prostu dużo śmieszą. Zbyt specjalnych, no właśnie. A co dzisiaj tak dokładnie? Jaki film dziś i zachęcie? Może inaczej. No. Skażyti minia. Aha. Co wy dumajecie? Ja niestety ubolewam, ale bardzo ja byłam tym rocznikiem, który już nie miał rosyjskiego języka w szkole. Bardzo żałuję. No nie, no, rocznik 95, proszę cię, no gdzie? Ty miły dzisiaj jesteś wybitnie. No dobrze, to jaki dzisiaj film? Dzisiaj przedstawiamy dramat Zoologia. Startujemy dość mocnym filmem. Film opowiada o znudzonej życiem pracownicy zoo, której taki, można powiedzieć, mały incydent, mianowicie wyrasta jej ogon, zmienia całkowicie jej życie. Ona poznaje siebie, poznaje swoje cele w życiu, poznaje swoje ciało i to jest taki dość mocny akcent. Może troszeczkę abstrakcyjny, ale... Troszeczkę? Bardzo. Tak, ale właśnie taka jest nasza propozycja na początek Sputnika. No dobrze, a mam nadzieję, że później będzie mniej dramatycznie i też komediowo, tak jak powiedziałyście. Będzie również. Przeplata nam się to przez cały tydzień. Gdzie się spotykamy? Głównie w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, czy też w Meduzie? Głównie w kinie Meduza. Większość pokazów jest w kinie Meduza, za wyjątkiem właśnie dzisiejszego dnia i z wyjątkiem czwartku, kiedy zapraszamy do kina Konesera, do Heliosa po prostu i tam bardzo świetnie. Pięknie dziękujemy. Zostajemy w tematyce filmowej. Teraz rosyjski, prawda, żołnierz Jedi, czyli Jakub Biel. Pewny jesteś? I laserem będzie walczył. Będzie walczył. W tym miejscu na co dzień jest półmrok. Na dobrą sprawę nie widać nic. Jesteśmy w kwaterze głównej, gdzie można się postrzelać. Ze mną ponownie Rafał Poliwoda. Rafał, ale powiedz mi, mamy karabin taki laserowy. I z czego to naprawdę tak naprawdę się składa? O co tu chodzi? Znaczy w samej broni podczas gry uczestnicy mają 4 bronie do wyboru. Karabin maszynowy, shotgun, snajperkę i antitank, czyli taki granatnik. No i każda broń z tych broni ma jakieś plusy i minusy. Karabin maszynowy na przykład ma ograniczoną amunicję, no i tutaj można sobie wybrać szybkostrzelność, ogień pojedynczy, potrójny lub ciągły. Kolejny to jest shotgun, tutaj mamy nielimitowaną amunicję, z tym, że właśnie trzeba przeładować za każdym strzałem, także częstość tych strzałów jest o wiele rzadsza. Kolejna jest snajperka, gdzie jeden strzał zabije za każdym razem. No i ostatni antitank na podobnej zasadzie jak snajperka, z tym, że ma największe pole rażenia, czyli można zabić kilka osób naraz, jeżeli się z tym polu rażenia znajduje. Jedno ważne pytanie, jeżeli mamy grupę, jaka grupa minimalnie musi się u was pojawić? Czy jest jakieś ograniczenie, czy nie ma? Znaczy minimalnie tak zupełnie, no to fizycznie 2 osoby, żeby miał się kto z kim strzelać, no ale tak minimum, żeby można było frajdę sobie sprawić, to tak 4 osoby, bo jednak no jest 360 metrów kwadratowych, więc 2 osoby by się dosyć długo szukały. Okej, okay. I jeszcze oprócz tego, że musimy kogoś zastrzelić, laserem oczywiście, podkreślamy to, że laserem, to mamy jakieś scenariusze przygotowane, możemy podzielić jakąś tą grę, że nie wiem, ktoś na przykład musi zdobyć jakiś cel, osiągnąć, coś ukraść komuś, na przykład zabrać flagę. Mamy dostępne scenariusze, możemy na przykład programować na zombie, na VIP-a, takie 2 najczęstsze tryby, z których korzystamy. A na przykład odbijanie zakładników? No tu już... Tego nie. Tego nie za bardzo. Znaczy coś podobnego jest na zasadzie VIP-a właśnie, gdzie drużyna ma za zadanie ochroniać tego VIP-a. No i cel polega na tym, żeby... Przeciwna drużyna zabiła tego VIP-a, a no ochrona, drużyna chroniąca nie pozwoliła na to przeciwnikowi. Taka rozrywka ile? Godzinę, 2? Czy można na przykład wynająć sobie to pomieszczenie na cały dzień? Znaczy można nawet na cały dzień sobie wynająć, no ale standardowo sprzedajemy rozgrywki jednogodzinne, na które się składają 2 20-minutowe gry.
No i po takich 20-minutowych grach... Ma się dość. Dokładnie, klienci są już wycieńczeni zazwyczaj. Dobrze, to my uciekamy z Rafałem się postrzelać, on mnie będzie bronił, ja będę tym VIP-em powiedzmy, bo nie mam karabinu. No uciekamy z Rafałem się strzelać i polecamy wszystkim, żeby pojawili się tutaj i również pobawili się właśnie taką wirtualną, powiedzmy, bronią. Uciekamy. Oni poszli strzelać, a my poszukujemy nowego reportera. No cóż. Taki efekt, prawda, programu. To się zdarza. Z nami zespół Leffler, bardzo pięknie dziękuję, witamy, przepraszam tak, najmocniej. Ale dziękuję może za pierwszy występ, bo bardzo dziękujemy. Tak, dziękujemy. Tak było rokowo z pozorem, wszyscy nasi widzowie się na pewno obudzili. Bartłomiej Lekki, lider i gitarzysta. Podobno Bartek, pięknie. Wiesz, naprawdę to się Bartłomiej, prawda? Bartłomiej. Bartłomiej, tak okej, okay, dobra. Aleksandra Zasępa. Mhm. Jarosław Paduch i Ewelina Chwajoł, tak? Tak, wszystko bardzo się zgadza. Witamy. Drodzy Państwo, no cóż, nie z Opolszczyzny, a znaleźliście nas i przyjechaliście, bo chcieliście. Właśnie jak znaleźliście, bo nas to bardzo ciekawi. Jak Państwo znaleźliście? Tak, bo mieliśmy ostatnio lekarzy, którzy przyjechali do nas z Gliwic, też nas znaleźli tak gdzieś i postanowili napisać, że chcą wystąpić. Wy jesteście ekipą też ze Śląska, która postanowiła do nas przyjechać, jak to się stało? I umawiamy się już od kilku miesięcy, bo ciągle coś nie pracowało. No. Prawda jest taka, że nasz zaprzyjaźniony zespół gościł u Państwa kilka miesięcy temu i wrzucili do nas swojego fanpage'a. Ja przeczytałam. Zauważyliście? Tak, zauważyliśmy, że zapraszacie zespoły. Tak. Postanowiliśmy spróbować, się udało. Dziękujemy za zaproszenie, bardzo super. Miło nam było. Nam również bardzo miło. Wstąpić. Opowiadajcie, słuchajcie, to rok i jaki rok? Ten, który gracie. Bardzo melodyjny rok. Swoista mieszanka kilku stylów. Starałem się nie szufladkować, po to, żeby się jakoś potem artystycznie nie ograniczać, ale można powiedzieć, że rok z domieszką trochę gotyku, trochę cold wave'u. No. To tworzycie sami, komponujecie sami? Tak, staramy się. A teksty kto pisze? Ja piszę teksty. Rączki oddaję. Ja piszę teksty, z wykształcenia jestem filologiem. Łatwiej. Poniekąd łatwiej, a jednocześnie też nie tak wymagania do końca. Są większe. Tak, jak już się zna tych najlepszych tekściarzy czy poetów polskich, to bardzo trudno. Jest się bardzo samokrytycznym w stosunku do tego, co się tworzy i co się napisze. W związku z tym no, to jest ciężka praca no z tak tekstami. Promujecie klip, się w różny sposób. Właśnie. To również klip, który tutaj widzimy. Jak on powstawał? Bo chcieliśmy o nim porozmawiać chwilkę. Gdzie, co i jak? Zaprzyjaźniona ekipa z Knurowa pod nazwą Produktownia wymyśliła i nakręciła nam ten klip. Został nakręcony w 2014 roku w klubie, który nazywa się Fort Art. W Gliwicach. Tak, to jest klub jazzowy, taki bardzo uznany, wielu jazzowych muzyków miało możliwość występowania w tym klubie. A jak już mówimy o wielu uznanych muzykach, to z tego co wiem, to wasz zespół występował jako support przed naprawdę znanymi muzykami, bo tu się pojawiają takie zespoły jak Mysowic, Kult, Łzy, Hej i tak dalej, prawda? No spora ta plejada gwiazd. Tak, i to jest bardzo miłe, że tak uznani artyści nie zamykają się na młodych twórców, którzy dopiero wchodzą na rynek muzyczny, tylko dają im szansę, bo to naprawdę jest dla nas duża szansa i duża możliwość promocji. Oczywiście. Po to, żeby wystąpić przed nimi. Ale po drodze był TeleExpress i Marek Sierocki, a teraz... Tak, także kroczymy tą ścieżką telewizyjną powolutku teraz w regionie. Jeszcze 15 ośrodków. Tak. W całej Polsce. Zamierzamy tam zapukać. Dobrze, polecimy. Kochani, plany najbliższe. Zadajcie. Jesteśmy po zarejestrowaniu nowego materiału na naszą drugą płytę i teraz będziemy się zajmować głównie promowaniem tejże płyty i koncerty. Poza tym wróciliśmy troszeczkę do wspólnego grania, bo ja zostałam mamą w zeszłym roku. Gratuluję. Mam malutką córeczkę moją, kochaną. I dopiero teraz właściwie powoli wracamy do planów koncertowych, do tras koncertowych. Córka pod pachę. Oczywiście. Tak. Rokowa rodzina, pewnie. Leffler, drodzy Państwo, za chwileczkę jeszcze usłyszymy raz u nas na Deskach Opolskiego Opora. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę. Mm.
drodzy Państwo, oczywiście po naszym programie, jak zwykle, Maciej Nowak i program Tak czy Owak. Tym razem gościem będzie Józef Gusta z Opolskiej Ligi Siatkówki Amatorów. Natomiast my przypominamy ważna rzecz. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, już ostatnio zapraszaliśmy publiczność zupełnie darmowo do Muzeum Polskiej Piosenki, ponieważ tam jest nagrywany program Opolski Przebój. I kto dziś będzie gwiazdą? Zespół Various Max. Zapraszamy. Od godziny 15 warto tam być i drzwiami warto się oknami później zobaczyć w telewizji. Znaczy nie, drzwi będą otwarte, wystarczy drzwi. Tak, a tak, tam jest w ogóle problem, tam chyba nie ma okien. No dobra, nieważne. Zapraszamy o 15, Various Max. Drodzy Państwo, a teraz zespół, uwaga, Mariusz wypowie. Le Fleur. Pięknie. I utwór Bliżej. A my bardzo Państwa serdecznie pozdrawiamy i jutro też będziemy blisko, bo jutro też się z Państwem zobaczymy. Do zobaczenia. Zamarza blaskiem świec, zastyga ciszą. Zawracam.